Wyjazd Piran, mamy piękny słoneczny dzień, w sam raz na naprawę kosy spalinowej. Tak się złożyło, że kupiłem ją sobie jakiś czas temu. Planowałem wyciągnąć ten silnik i użyć go do napędzenia hulajnogi. Chciałem się w ten sposób poduczyć trochę, jak w ogóle takie silniki działają i jak to w środku wygląda, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. No ale jakoś tak odpuściłem sobie ten projekt i bardzo dobrze, bo cała kosa spalinowa mi się w tym momencie dość mocno przyda do skoszenia działki. Mam z nią trochę problemów. Po pierwsze, ktoś, kto używał jej wcześniej, jest to, tak jak wspomniałem, kosa używana za naprawdę bezcen, kupiona na Allegro. Ktoś, kto jej wcześniej używał, nie mam tego przy sobie, założył takie ostrze, wiecie, do cięcia krzaków, haszczy. Ja stwierdziłem, że chciałbym mieć raczej koszyczek na żyłkę i to żyłką kosić, bo mam raczej do skoszenia trawę. No i okazało się, że tam ktoś, mocując oryginalnie ten nóż, nakręcił na lewy gwint, który jest tam na wale, nakręcił prawą nakrętkę. Nie wiem jakim cudem w ogóle, ale namordowałem się strasznie, żeby to odkręcić. W końcu poszedłem tutaj do sąsiada, bo jestem u Magdy w domu rodzinnym. Sąsiad ma naprawę samochodów, odkręcił mi to kluczem pneumatycznym. W ogóle na chama posypały się z tej nakrętki, wiecie, wióry metalu, bo ktoś faktycznie po prostu zmasakrował to wszystko. Dzięki Bogu nie uszkodził się sam wał, więc byłem w stanie ten koszyczek nakręcić bez problemu. No i wczoraj stwierdziłem, że wezmę ją na chwilę, spróbujemy coś skosić, no i znowu się coś skopsało. Tutaj był problem i rozkręciłem to, już skręciłem ponownie. Nie byłem w stanie dodać gazu, mniej więcej wyglądało to tak. Tutaj próby jakiegokolwiek naciskania nic nie dawały. Tutaj mamy, nie wiem jak jest w innych piłach, ta jest taka nietypowa, mam wrażenie. Zazwyczaj widziałem manetki od gazu, nazwijmy to, gdzieś na uchwycie. W każdym razie tutaj jest zwalniacz, który w środku zapobiega, tak jakby jest taki bolec, który musi się podnieść i dopiero wtedy jesteśmy w stanie tutaj dodać gazu. Zabezpieczenie, żeby ktoś sobie przez przypadek czegoś nie skosił. W każdym razie tutaj trzyma to bardzo beznadziejnie rozwiązany kawałek metalu, który jest po prostu sprężynką. I okazuje się, że ten kawałek metalu może wypaść i po prostu zapobiegać dociśnięciu do końca tego elementu, a to oznacza całkowite zablokowanie tutaj tego przycisku od gazu. No, tak się złożyło, że udało mi się to trochę odgiąć. Zobaczymy, ile wytrzyma. W każdym razie przynajmniej wiem, co można naprawić. I tak sobie kminię, bo mamy 14.11. Zacząłem mniej więcej o 13.40 naprawiać. Minęło już kilka dodatkowych minut na to nagrywanie. W każdym razie, no cóż, nie była to naprawa trudna. Nie wydałem na nią ani grosza, bo zarówno mniejszy, jak i większy śrubokręt, który był mi potrzebny, już miałem. No ale kiedy zaczęłoby się to opłacać, a kiedy przestało, jeśli chodzi o takie naprawy, i zacząłem się zastanawiać, że to właściwie jest filozofia życiowa i bardzo bym chciał wiedzieć, jak wy do tego podchodzicie. To znaczy, kiedy opłaca się coś bardziej kupić nowe, kiedy opłaca się to bardziej naprawiać, czy jesteście raczej osobami, które naprawiałyby za wszelką cenę, bo nie lubią, jak coś jest zepsute, czy raczej wolałyby kupić sobie nowe narzędzie. Jeśli chodzi o takie tematy naprawiania albo kupowania, to mogę wam przytoczyć chociażby jeden przykład z mojego życia. Kilka lat temu miałem bardzo fajną piłę taśmową, taką fajną, małą, sprytną wyżynareczkę. Jeśli nie wiecie, jak to działa, w środku są dwa albo więcej koła, na których po prostu ten brzeszczot jest oparty i napięty. No i generalnie na tych kołach jest zazwyczaj jakiś taki gumowany, nazwijmy to, wyściółka. Jest gumowana wyściółka, która w przypadku tej piły się niestety posypała. I zamiast to naprawić i próbować za wszelką cenę zatrzymać u siebie tą piłę, postanowiłem ją sprzedać i kupić sobie po prostu jakąś inną i zdecydowałem się na jakiś model z Einhella, z którym teraz są same problemy i powiem wam szczerze, że nie był to na pewno dobry zakup. Tamta była zdecydowanie fajniejsza. Jedyne co, trzeba było tam naprawić te koła. I pamiętam, że sam wystawiłem ją na Allegro od złotówki i się zdziwiłem bardzo, bo
Chyba wziąłem za nią więcej potem pieniędzy niż oryginalnie kupiłem, a potem i tak musiałem dołożyć do tamtej piły z Einhella i powiem wam szczerze, że tego żałuję. Trzeba było zdecydowanie zatrzymać tą piłę, nawet gdyby naprawa miała kosztować dużo, dużo więcej, to zdecydowanie opłacałoby się ją zostawić. Tutaj w przypadku tej kosy spalinowej myślę, że jakakolwiek naprawa do tego momentu się opłacała, bo no cóż, nie wydałem na to ani złotówki, ale gdybym miał tutaj dokupić jakiś element, biorąc pod uwagę, że kosa kosztowała jakieś 70 zł z przesyłką, jeśli dobrze pamiętam, no to wydaje mi się, że tutaj nadal można by dołożyć trochę więcej pieniędzy, ale gdybym miał kupić jakiś naprawdę drogi element i nie mieć gwarancji, że tutaj coś będzie naprawione i wszystko będzie działało, no to trzeba by się zastanowić. Trzeba by się zastanowić i chciałbym poznać wasze zdanie. Kiedy opłaca się coś takiego naprawić? Jakie są wasze kryteria? Jeśli mielibyście na przykład do naprawy samochód, ale wiedzieli, że trzeba do niego naprawdę drogą część, która jest, no cóż, na przykład połową wartości samochodu, bo to jakiś stary używany grat, no to trzeba by się wtedy zastanowić i jak wy do tego podchodzicie. Dobra, właściwie to tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia. Czekam na wasze komentarze.